był milionerem, a teraz żyje na bezludnej wyspie. David Glashan, były multimilioner, pod koniec lat 90. postanowił sprzedać wszystkie swoje luksusowe wille i zamienić je na bezludną wyspę przy wybrzeżach Australii. W tym roku mija dokładnie 20 lat, od kiedy się na nią wprowadził. Mężczyzna niegdyś był inwestorem giełdowym oraz współwłaścicielem jednej z bardzo dobrze prosperujących firm zajmujących się wydobywaniem złota. Jednak kiedy w latach 80. stracił 7 milionów dolarów, jak sam przyznał, postanowił zmienić swoje życie. Obecnie David żyje sobie spokojnie na swojej bezludnej wyspie, otoczony kokosami i krabami, podłączony do internetu zasilanego baterią słoneczną, który wykorzystuje do surfowania po portalach randkowych, bo jak sam przyznaje, doskwiera mu samotność i chciałby znaleźć sobie w końcu odpowiednią kobietę. Mężczyzna również od czasu do czasu korzysta ze swoich znajomości i pieniędzy, które posiadał, i czasami zaprasza ludzi ze świata show biznesu i biznesu na swoją wyspę. Podobno odwiedził go kiedyś nawet Russell Crowe, znany aktor głównie z filmu Gladiator. Jednak David nie żyje na wyspie w luksusowej posiadłości i nie pławi się w dobrodziejstwie. Prowadzi raczej skromny i surowy tryb życia. Docenia życie w dziczy i, jak sam mówi, bardzo wiele go ono nauczyło.